Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. Słowa te, pochodzące z listu Jana III Sobieskiego do papieża Innocentego XI, zacytował Jacek Pawłowicz z warszawskiego IPN-u podczas otwarcia kolejnej lekcji historii w kinie w ramach drugiego przeglądu najnowszych filmów polskich pod Wysokim Zamkiem. Właśnie poprzez pokazy filmów historycznych, a szczególnie lekcje, które towarzyszą tym filmom, lekcje, które wprowadzają widzów w te wydarzenia, które za chwilę będą oglądali, są niezwykle ważne. One pozwalają szerzej poznać daną historię i są takim punktem wyjściowym do dyskusji w ogóle o historii Polski, o historii Europy, o tej naszej bardzo skomplikowanej, ale jakże pięknej historii. Film Bitwa pod Wiedniem zgromadził na sali młodzież z polskich szkół we Lwowie, w Mościskach i Szczelczyskach. Mam nadzieję, że ta nasza działalność będzie tutaj trwała. Mamy kilka pomysłów, między innymi na taki Dni Historii IPN-u we Lwowie. Chcemy tutaj wspólnie właśnie z konsulatem przy okazji przyszłego przeglądu filmów polskich, czyli już trzeciego, właśnie takie Dni Historii zorganizować. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe przeżycie dla Polaków i dla Ukraińców ze Lwowa, ponieważ mówimy o wszystkich tematach i przede wszystkim mówimy o naszej wspólnej historii.